ma wariaty. W serii gotuj z Januszkiem. Ja jako typowy Janusz Wąsacz, już wąsy rosną. Kaldun też rośnie. Pokażę wam, jak przyoszczędzić i nie przepłacać w tych sklepach za jakieś drogie, jakieś wynalazki mambo jumbo. Prosty, piękny przykład. Malinki na zimę dla chłopca i dziewczynki. Tam kiedyś kamera stała i nagrywałam wam chipsy jabłkowe, jak ktoś pamięta. Słuchajcie, mam tutaj wisienki. O. Tak, o, patrz tam, mam całą michę wiśni. Możecie iść na targ kupić, tam za dwie dychy, za 3 kilo. Ewentualnie możecie też w nocy na dzierżawę pójść i tak pożyczyć po prostu, no a później peski oddacie. I tak, o, tyle oto wisienek. No, nawet słodkie były. Byłem mu z Grażynką w nocy na dzierżawie, żeśmy tam, wiecie, trochę psy nas pogoniły, trochę się tam podrapałem gdzie niegdzie, ale nie ma lipy. Wisienki. Wiśnie są w miarę słodkie, bo czasami taki kwasibory, ale damy radę. Mamy wiśnie, potrzebujemy kilo cukru na 3 litry wody. Chyba że wiśnie są bardzo kwaśne, no to 3 litry wody na litr cukru. Moje są słodkie, to ma być ulewek, bo to jest dla dzieci, na zimę, nie dla mnie. Potrzebujemy słoiczków. Słoiczki, czy wyparzamy, czy nie wyparzamy, odwieczne pytanie, bo każdy zawsze w przepisie wyparzamy, wyparzamy, wyparzamy. Ja nigdy nie wyparzałem, chyba że biorę słoik po ogórach, po śledziochach. One śmierdzą, dlatego je trzeba wyparzyć. No w tym przypadku, no jak ja sobie taki wisienki zrobię w słoiczku po ogóreczkach, no to potem jem wisienkę o smaku ogórkowym albo śledzikowym. Więc to musimy wyparzać. Ewentualnie, jeśli macie po prostu jakieś stare, przegniłe przykrywki, to tego nie używajcie. Po prostu używacie fajnych, nowych przykryweczek, słoiczek fajnie tylko sobie umyć, żeby nie było żadnego środka chemicznego, czyli Ludwika, żeby ładnie był wypłukany. I to wszystko, nie? Ja tu mam takie piękne, amerykańskie oto słoiczki, o, nieduże, takie różne miksy. Słoiczek pachnie po miodzie, tu widzicie, jest brudny, no to trzeba go po prostu umyć i to wszystko, ale żadnej rdzy nie ma. Po to się to robi, żeby później nie weszło jakieś zakażenie. Żeby nie weszło zakażenie, Grażynka, cicho. Bo jak wejdzie zakażenie, no to te słoiczki wam po pewnym czasie zaczną kisić się i się zrobi winko i kaput będzie. Po to pasteryzujemy, żeby też trochę to wytrzymało. Tam sobie już się siuwar gotuje. Możecie też na smak, nie? Na przykład na 3 litry, pół kilo cukru, jak są wiśnie bardzo słodkie i w tym momencie, wiecie, degustujecie. I też ktoś lubi bardzo słodkie, no to tego białego złota więcej dajecie. Jak ktoś nie lubi słodkiego, no to tego białego złota dajecie mniej i tyle. No, czy to jest polecane dla cukrzyków? Nie, no sorry, cukrzycy to nie dla was, młody. Na słodzikach chyba przetworów jeszcze nie wymyślili, a może i wymyślili, ale jestem z innego średniowiecza. Więc ja teraz tak, wisienki umyte, niech sobie tam cinci-rinci, wezmę się teraz za mycie słoików. O, tam mam słoiki, o, patrz, tam są słoiki, więc biorę się za umycie, nie będę wam pokazywał jak słoiki moje, no co wy, słoików nie widzicie, że moje, no z markiem będę wrzucał, bo jestem Janusz, tabletki, nie, Grażynka? No, wywar się gotuje i za chwilę się widzimy w kolejnej scenie. A jako iż nie ściemniałem, że jesteśmy rodzinką Januszy, patrzcie, moja żona zamiast kupić dzieciom lody, zamraża sok jabłkowy, proszę bardzo, zalewa soczek jabłkowy do foremek, potem wkłada dzyndzelki, potem soczek jabłkowy zamarza i dzieci mają naturalne, zdrowe soki, lody jabłkowe, no. Można? Można. Klapeczki są, skarpetyczki są, no czegoś tu więcej chcieć. No i gitara, słoiki umyte, prawie że na odpierdziel, ale są umyte. Teraz bierzemy te wisieneczki pięknie. No, przydałoby się mieć takie, wiecie, ja świeżo orwałem to, widziałem, czy są jakieś spleśniałe, czy nie. Ale starajcie się wrzucać, no nie spleśniałe te wiśnie, bo jak to potem będzie wyglądać? Jak będzie jakiś robaczek, to będzie białko ekstra, no żyjemy w takich czasach, że niedługo wszyscy będziemy robaki jeść, więc już można się przyzwyczaić powoli. Ale dobra, o, wisienki tak wpychamy. Jeśli macie goździk, to możecie po kawałku goździka tu wrzucić, nie mówię o gwoździach do wbijania, tylko o goździku takim, wiecie, o tej przyprawie, nie? Możecie sobie goździka powrzucać, to wtedy będzie taki fajniutki aromacik. Ja no niestety nie mam, bo wszystkie przeżarłem razem z piwem. O, pak, wrzucamy. Dlaczego do małych słoików nie wrzucam, a nie do litrowych na przykład? Bo ja idę na ilość, nie na jakość, a tak naprawdę w umie małe kaszojady to będą wcinać. Jak im zrobię w litrowym słoiku, otworzy, zje 5 i zostawi, zje 5 i zostawi. A tak weźmie sobie taki słoiczek i na raz może wciągnąć do tego swojego małego bebeczka. O, patrzcie, tutaj świeżo co ptaszek obstrał, ale to ręką się wytrze i nie będzie, a nawet śladu, tam nikomu nic nie będzie. O. No dobra,
kituję, ewentualnie widzę tych słoików, to będę miał i miał, ale to nic nie szkodzi. A jak będzie tak grzeczni, to Grażyna Wam pokaże, jak się robi jagodzianki z malinami. O, jakie piękne wisienki poukładane, kurde, paluszki lizać, patrzcie, o, mnie nawet truskaweczki się znalazły, a co? Wrzuciłem, a taki przykus będzie, o. Dobra, tutaj już woda, w której będziemy sobie to pasteryzować, jakaś szmatka na dno. A no tak zawsze mamuśka wkładała, to ja włożyłem, ażeby sobie to było. Tutaj już woda z cukrem, już jak widzicie, już sobie zaczyna chodzić, można sobie zdelektować, uważajcie, tylko bo gorąca. No i no co, no to teraz wezmę. Trzeba pozalewać, pozakręcać. I uważajcie na siebie, bo to jest bardzo, ale bardzo niebezpieczne. Można się wrzątkiem poparzyć, więc no... Uwaga! O, dobra. Weźmiemy przykładowo ten słoiczek, albo nie wiem, obojętnie, o ten weźmiemy, o. Pik, zalewamy siuwarkiem. Pik, 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 pik. O, pod dekielek. I szybciutko zakręcamy. Bo za chwilę tego słoika już tak w rękach nie będę trzymał, bo się nagrzeje. No i ten słoik wrzucamy teraz do pasteryzacji. Ale najpierw niech tam woda się troszeczkę pod zagrzeje i później tak z 15 minut niech się pasteryzują. I zaraz do tego też dojdziemy, wariaty wy moje. Pamiętajcie panowie, jak skończycie robić, posprzątajcie po sobie. Bo ja już parę klapków przez łeb dostałem. Zostałem miałem syf, brud i ubóstwo. Więc se magnifik, błyściutko, sprzątajcie po sobie. No i dobra. Tutaj już się zaczyna powoli to nam gotować. Odczekujemy sobie jakieś 10-15 minut w tym bulgotanku. No i później wyciągamy. Pamiętajcie, żeby najpierw rzucać duże słoiki, a później mniejsze słoiki. Bo wiadomo, z czasem tej wody będzie coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. A najlepiej, żeby te słoiki były zalane. Jak wyciągnąć tego grubaska? Podważamy sobie takim oto cudeńkiem albo takim szczypcami do grilla. Można też wyciągnąć rękawica. Potem do góry dnem. Stawiamy tutaj i niech sobie się studzi do jutrka. Więc będzie se magnifik luksus. Ze względu na to, że mi troszeczkę jeszcze zostało tego białego złota w wodzie, tego cudownego cukru, który tworzy cukrzycę i otyłość, no grzech było wylać do kanalizy. A więc no troszeczkę starej truskawek podkradłem i dwa słoiczki jeszcze sobie tak za peklowałem. Więc jak już sobie te wyciągniemy słoiczki, nagram Wam, jak to po prostu już finalnie wygląda. No i tylko tyle. No zajęło mi to wszystko, może cała zabawa, może z godzinę wraz ze sprzątaniem kuchni. No i dobra, proszę bardzo. Jak to ładnie wszystko wygląda. Już zagotowane, zapasteryzowane. Teraz niech sobie do jutra tylko leży na ręczniczku, dlatego żeby mój piękny amerykański parapet się tam bycie nie odwalił, żeby ten lakier sobie nie szedł. I sobie teraz do jutra do góry dzwonkami leży. Jutro sobie nie przekręcę, wypiszę sobie datę, kiedy były zapasteryzowane, kiedy były robione, żeby po prostu się nie pomyliły. Chociaż przypuszczam, że dzieci w ciągu zimy to wszystko zjedzą. Dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Zostawcie łapę w górę, zostawcie jakiś fajny komentarz. Tylko nie wzywać mnie od Januszków. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam Was, wariaty, dbajcie o siebie i innych i żółwik.